Rusza spis powszechny mieszkań i ludności. Jest on realizowany co 10 lat. Spis powszechny ludności i mieszkań to jedno z największych badań statystycznych realizowanych nie tylko na terenie naszego kraju, ale również na terenie innych państw Unii Europejskiej. Społeczeństwo musi znać swój stan. Z drugiej strony organy, które podejmują różnego rodzaju ważne decyzje dla wspólnoty narodowej, powinny również się opierać na właściwych danych. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisuje się każda osoba pełnoletnia, natomiast osoby małoletnie, jak również nieobecne, ale zameldowane w mieszkaniu, powinny być spisane przez inne osoby pełnoletnie. W tym roku ze względów na epidemię obowiązkową formą spisu jest samospis internetowy. Odpowiedni formularz znajduje się w specjalnej aplikacji na stronie www.spis.gov.pl. Dla osób, które nie mają dostępu do komputera albo umiejętności cyfrowych, przewidziana jest inna metoda, metoda telefoniczna. W tym wypadku do takiej osoby zadzwoni rachmistrz. Ale taka osoba również może zadzwonić do nas na infolinię spisową i w dowolnym czasie, w czasie trwania spisu, dokonać spisu na żądanie. W wyjątkowych sytuacjach realizowane będą wywiady bezpośrednie. Ponadto stanowiska do samospisu będą zorganizowane w urzędach poszczególnych gmin. Tam pomocą służą pracownicy instytucji. Jeżeli mieszkańcy będą chcieli spisywać się na takich stanowiskach, prosimy o wcześniejsze umówienie się na konkretny dzień, na konkretną godzinę, żeby również urzędy gmin mogły się do tego spisu przygotować. Za odmówienie udziału w spisie grozi kara grzywny. Zebrane dane posłużą m.in. rządzącym do planowania działań w zakresie demografii, rozwoju społecznego czy budownictwa mieszkaniowego. Dzięki spisowi, jak wskazuje socjolog dr Jerzy Żurko, dowiemy się m.in. czy faktycznie stoimy u progu zapaści demograficznej. Cząstkowe dane nie są bowiem do końca wiarygodne. Nawet jeżeli jest niewielki błąd statystyczny, to w kolejnych, że tak powiem, wersjach tych statystyk, on się może powielać i w związku z tym może się multiplikować i jest, po jakimś czasie będzie coraz większy. W związku z tym taki spis powszechny, on jest raczej dużo bardziej miarodajny. Spis powszechny planowo potrwa do 30 czerwca. Obecnie procedowana jest jednak zmiana ustawy. Jeśli zostanie ona uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta, spis przedłużony zostanie do 30 września.